Witam wszystkich Państwa, gości, sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Tematem naszego spotkania będzie transport strunowy, dział technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Ja się nazywam Janusz Tomczak, należę do grupy SWC Polska Team.pl. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę sobie przygotować, bo na końcu będzie taka krótka chwila, gdy będę mógł tam Państwu odpowiedzieć na nurtujące pytania. Jeżeli nie, u dołu mojej tej fiszki tutaj powitającej mamy mój numer telefonu. Zapraszam albo na te nasze sieci społecznościowe, czy to będzie na Skype'ie, czy w Jam4Me. Też mamy swoją grupę, więc serdecznie zapraszam. Będziemy dzisiaj mówili o transporcie strunowym, a nasza firma Skyward Community jest firmą, która pozyskuje inwestorów do wspierania technologii transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak, kilka zdań o sobie. Widzicie Państwo tutaj rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza do dzisiaj. 2002-2007 studia z marketingu. Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community, jak również w roku 2018 i 2019 przez około 14 miesięcy odbyłem takie szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. W tym szkoleniu brało udział jeszcze 8 naszych partnerów z naszą dyrektor regionalną panią Natalią Fujtak. Zakończyło się w roku 2019 w maju w Dubaju, bardzo fajnie to się rymuje. Natomiast byliśmy pierwszymi uczestnikami i gośćmi, którzy widzieli powstające wówczas centrum innowacyjne w Szarży, o którym też będę mówił. Drodzy Państwo, wszystko za sprawą pana Anatolija Junickiego, żeśmy się tutaj spotkali, bo on jest twórcą tej technologii transportu strunowego, jak również jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych i 20 monografii i ponad 150 wynalazków dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej i przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. To będziemy robić w następnej kolejności, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że razem z panem Junickim i również projektów o infrastrukturalnych i technologii strunowych. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998-2002 i członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki kształcił się w ówczesnym Związku Radzieckim, natomiast swoją pracę naukową i karierę zawodową zaczynał na Bajkonurze. Tam, bo on jest z wykształcenia konstruktorem rakiet kosmicznych i tam zaczynał swoją praktykę. Drodzy Państwo, przypomnę, że ten Bajkonur to jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA. Jest założycielem grupy UST i generalnym projektantem Junicki Stage Technologies. Drodzy Państwo, nasz założyciel, nasz twórca naszej technologii 16 kwietnia obchodził swoje 74. urodziny. Ja w imieniu swoim, jak również wszystkich inwestorów i sympatyków transportu strunowego składam mu najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, żeby te projekty, które, drodzy Państwo, ma w założeniach i swoje marzenia, bo to jest wielki cel jego pracy zawodowej, naukowej, a także osobistej, tej wytrwałości, jego determinacji, jaką prowadził w życiu, aby doprowadził to do końca, do szczęśliwego końca, bo to będzie, proszę Państwa, wprowadzenie transportu strunowego na świecie będzie ogromnym wydarzeniem na świecie, jak również pozwoli, abyśmy chronili tę naszą Matkę Ziemi i naszą planetę. Ja z całego serca życzę panu Junickiego wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. UST, proszę Państwa, to są technologie transportowo-strukturalne. Tym brandem od pierwszej litery U, z angielskiego J, posługujemy się od ponad roku. Mamy w ogóle zmienione brandy, bo zarówno w naszej firmie Skyward Community, jak i w transporcie strunowym mamy w tej chwili nowe brandy. Nasza filozofia to jest: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem.
Pojazdy UST poruszają się na ziemi po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości oraz zachowania ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Nasz transport przede wszystkim jest ekologiczny. O tym będę mówił dalej. Moce nasze produkcyjne, jesteśmy członkiem grupy posiadającej własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wprowadzenia innowacyjnych technologii UST, m.in. takich jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynieryjska własny, zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca wynalazcy i inżyniera Anatolii Junieckiego. Ona stanowi taki integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu, unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Te zakłady mamy w tej chwili na terenie Białorusi. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowej i infrastrukturalnej, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu słowo wyjaśnienia, drodzy Państwo, wszyscy z Państwa, którzy są inwestorami i inwestują w technologię transportu strunowego, będziecie mieć udział, tak samo jak firma, w każdym projekcie komercyjnym w wysokości 20%, to mamy zapewnione przez firmę, gdzie te 20% będzie przeznaczone przede wszystkim na rozwój firmy, szkolenie naszych specjalistów, którzy będą później obsługiwali nasze trasy komercyjne na całym świecie. A także część z tych 20% będzie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla naszych udziałowców, oczywiście w momencie, kiedy firma wypracuje zysk netto. Mamy dwa centra testowe UST zlokalizowane na terenie, jedne z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i drugie w Marina Horce na Białorusi. Mamy również certyfikat zgodności TIF SV Stardacją Certyfikacją. On świadczy przede wszystkim o innowacyjności rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa Stringray, podpory kotwiące, podpory pośrednie i stacja obsługi i stacja pasażerska. Budowa naszych projektów komercyjnych UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala na to realizacja projektów od etapu projektowania do etapu budowy. To jest to, o czym Państwu mówiłem. My jesteśmy w tej chwili już tak zorganizowaną firmą, że mamy wszystkie zasoby własne, żebyśmy to prowadzili. W skład naszego transportu wchodzi zarówno transport pasażerski, jak i transport towarowy. Kilka słów o nich. Transport pasażerski UST to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST. Zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony przede wszystkim do ruchu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. On jest, proszę Państwa, harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również może być projektowany do nowych metropolii, jak również implementowany do już istniejących. Przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. Tak jak Państwo widzicie, tu mamy ruch kołowy, natomiast my jesteśmy na tych tutaj podporach i przede wszystkim to są te nasze struny, po których poruszają się nasze pojazdy. Każdy z nas pojazd jest, proszę Państwa, niezależny. To jest osobny pojazd, który jest w pełni zasilany własnym napędem. Transport pasażerski jest uzupełniony o bardzo ważny element naszych zasobów poprzez transport towarowy i w skład niego wchodzą Unitrans U400, to jest taki taśmociąg do przewozu materiałów sypkich, Unikont U400-9001,
Unitra Q431 przeznaczony do przewozu materiałów płynnych, nawet rozszczepialnych, łatwo psujących się, i Unitra Q471 do przewozu materiałów sypkich, takich budowlanych, jakichś tam kopalni. W tej chwili mamy, drodzy Państwo, 7 typów pojazdów pasażerskich. Ja będę unikał słowa osobowych, w które wchodzą najmniejszy uniwód od U4651 do najszybszego U-Flash U4362, jak również nasze pojazdy Unibus U4210 i U4210T2, które mają możliwość rozbudowy jeszcze takiej hybrydowo-modułowej. Najmniejszy z naszych pojazdów, drodzy Państwo, Uniwid, jest to pojazd dwupasażerski, bardzo lekki, on ma w przyszłości zastępować nasze samochody osobowe, porusza się z prędkością do 150 km na godzinę, ma pojemność pasażerską 2, natomiast w tej konfiguracji dwupasażerskiej może on przewozić nawet do 720 pasażerów w obie strony na godzinę. I ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, przy wybudowanej infrastrukturze. Natomiast i mam możliwość jeszcze rozbudowy takiej o sprężenie, czyli dodajemy kolejny pojazd. Możemy tych pojazdów dodać nawet 7 i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Miałem okazję widzieć ten pojazd w roku 2019 na ekofestiwalu w Balinachowce. Śmigał sobie po takiej naprawdę niewielkiej strunie, tam grubości męskiego palca może. Pojazd Unibike jest to szczególny pojazd, muszę Państwu powiedzieć, bo to jest pojazd, który był pierwszy raz zaprezentowany na targach Innotrans w Berlinie w roku 2016, gdzie żeśmy pierwszy raz się wystawiali z naszym transportem. On jest o tyle ciekawy, że on ma dodatkowo wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową, taki rowerek treningowy, że można w czasie jazdy sobie po prostu nim tam trenować. On jest dwupasażerski, dla dwóch pasażerów, natomiast w tej konfiguracji pojedynczej może przewieźć nawet do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony, ale też ma możliwość sprężenia. I też tych pojazdów można mu dołączyć 7. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Pojazd Unibus jest przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej. On jest w wersji nadwieszonej i podwieszonej. Może być używany jako pojazd pojedynczy lub jako tak zwany autobus. Mówiłem Państwu o tej modułowej rozbudowie, tak? Wyposażony jest w klimatyzację, audio, system informacyjny dla pasażerów i posiada specjalne fotele dla przewozu osób niepełnosprawnych. Miałem okazję jeździć tym, proszę Państwa, tym Unibusem 3-krotnie, no, więc proszę mi uwierzyć, ja należę do tej wąskiej grupy inwestorów w Polsce i na świecie, które miały możliwość podróżowania już fizycznie tymi pojazdami. W takiej konfiguracji pojedynczej on może przewodzić od 10 do 80 pasażerów. Wtedy jego możliwości przewozowe są nawet do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, ale on również ma możliwość sprężenia i wtedy może być to od 3 nawet do 7 takich pojazdów. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Cały czas podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. I już tu jesteśmy ogromną konkurencją do transportu typu metro. Pojazd Unicar, widzicie go Państwo w takiej rozbudowanej formie, tej już hybrydowej, ale on też występuje w takiej konfiguracji pojedynczej, tak jak tutaj widzicie Państwo, jak tu go odciąłem. On może być wtedy wykorzystywany do 6 pasażerów. Jego prędkość przewozowa to jest też 150 km na godzinę, natomiast przewóz pasażerów w tej konfiguracji pojedynczej to jest 1500 pasażerów na godzinę w obie strony, a przy tym sprężeniu też możemy tych pojazdów zrobić 7. Wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do przewozu 7000 pasażerów na godzinę w obie strony.
No i nasze dzieło, ja muszę to Państwu tak powiedzieć, bo ja jak widzę ten pojazd, to ja mam zawsze, jak to mówią, uśmiech na twarzy i w sercu mi gra. Uniflaż, pojazd U4362, który jedzie z prędkością, nawet może jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Miałem okazję go widzieć dwukrotnie, siedzieć w nim w środku, proszę Państwa. On jest tak zrobiony jak taki samochód najwyższej klasy, jakiś tam Ferrari, Maserati, tego typu auto. Jego właściwości opływowe są tak, proszę Państwa, niesamowite, że pojazdy, które są tradycyjne, a nawet te pojazdy typu bolid czy samochody wyścigowe tej najwyższej klasy, no nie dorównują po prostu temu współczynnikowi oporu powietrza, a współczynnik oporu powietrza powoduje to, że te nasze pojazdy po prostu mkną z ogromną prędkością, a po drugie nie mają dużego zużycia paliwa, bo ten pojazd przy prędkości 500 km na godzinę, to jest pojazd nasz salowy Kołak, zużywa, proszę Państwa, szklankę paliwa na 100 km. W takim przeliczeniu. Cóż dalej? Może przewozić nawet do 50 tysięcy pasażerów w obie strony na godzinę i jedzie z prędkością nawet do 600 km na godzinę, drodzy Państwo. Rewelacje. No i pojazdy towarowe. Mamy ich tutaj kilka w ofercie. Tutaj na przykładzie macie Unitraka, też miałem okazję go widzieć w roku 2017, 18, 19 na naszym torze, na naszym poligonie w Barinachorce. Jest to pojazd przeznaczony do przewozów takich materiałów płynnych, rozszczepialnych, psujących się. No i drodzy Państwo, każdy z tych pojazdów jest, mówię, zaopatrzony w własny system zasilania i własny silnik. Może dojechać nawet do klienta, jak nam kiedyś opowiadali na szkoleniach, do 10 km, do 10 tysięcy km. Prędkość przewozowa do 150 km na godzinę. Unikąd. Pojazd wyjątkowy, zrobiony specjalnie na zamówienie naszych partnerów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. On, jak żeśmy zaczynali ten etap 1.15, w którym jesteśmy w etapie teraz 14.3, ja do niego przejdę. W ogóle nie był brany pod uwagę, to był zrobiony pojazd na specjalne zamówienie naszych partnerów z Bliskiego Wschodu. Prędkość przelotowa 120 km na godzinę, możliwości przewozowe nawet do 5 milionów ton rocznie. I drodzy Państwo, to jest pojazd, który w przyszłości zastąpi albo wyeliminuje, albo odciąży wszystkie te tiry, które jeżdżą na naszych drogach, te zawali drogi. Jest bezpieczny, może pracować 24 godziny na dobę i z tego, co mamy informacje, to jego koszt przewozu tych kontenerów tym naszym transportem to będzie tak niesamowicie konkurencyjny do transportu drogowego, że uważam, że w przyszłości wyeliminujemy ten transport. I system ten Unitrans do tego taśmociągu ciągłego. Też go miałem okazję widzieć, jak był testowany w Marinachorce, drodzy Państwo, do 36 km, nawet 100 milionów ton rocznie może tych materiałów przewieźć. Przeznaczony do załadunku i rozładunku w tych takich portach, dokach, jak również w kopalniach piasku, granitu i tym podobnych rzeczy. I system morski, coś, proszę Państwa, rewelacyjnego. No, genialny pomysł naszego twórcy, pana Junickiego. Bez konieczności budowy doków portowych, drodzy Państwo, możemy wyjść z takimi platformami, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, na odległość 5 do 10 km od wybrzeża i nawet do głębokości 25 metrów. To wszystko bezzałogowe, możemy załadować tu oczywiście nawet towary kontenerowe, jak również tam materiały sypki, etc. Zapraszam wszystkich chętnych do naszych biur osobistych, albo jak jesteście tutaj nowi, żeby Wam partnerzy pokazali. W tam zakładce dla partnerów są takie wszystkie firmy instruktażowe, możecie to Państwo zobaczyć. I miasta linearne, projekt współistniejący, powiem bardziej, no, w symbiozie z naszym transportem strunowym. Na to między innymi pan Junicki dostał dwa granty w roku 1998-2002 z ONZ-u. To jest na budowę tych miast linearnych. Miasta linearne to można tak w skrócie powiedzieć, jak to kiedyś było miasta polis, te greckie. To są samowystarczalne miasta, do której infrastruktura będzie podłączona na zasadzie transportu strunowego, przeznaczony do budowy w takich trudnych miejscach.
trudnej rzeźbie terenu, jakiś tam szlifie kontynentalnych, jak również my żeśmy z tym projektem się tam dobrze wpasowali w te kraje arabskie, bo wyszła taka informacja, że możemy im zazielenić pustynię. A mamy to takie możliwości, ponieważ w tych 80 biurach projektowych, które mamy w naszej firmie, jest dział produkcyjny, który zajmuje się produkcją humusu, czyli tej ziemi urodzajnej. Teraz podstawa naszego transportu. Drodzy Państwo, niezależnie od konfiguracji wykorzystania, zawsze będzie zbudowany tak samo, czyli mamy stalowy korpus, w środku zamknięte specjalne pręty stalowe, naprężone i otulone w specjalnym betonie, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona tych strun, ale również pochłonięcie hałasu i to, że utrwala tą całą konstrukcję, a chcę Państwu nadmienić, że nasze struny będą przeznaczone na blisko 100-letnią pracę i mogą pracować w bardzo ekstremalnych warunkach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast każdy jest również wyposażony w taką nakładkę stalową, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Macie tu Państwo kilka rodzajów naszych szyn, między innymi to eskapada albo kratownice. Ona jest przeznaczona do transportu tego towarowego, jak również szybkiego i transportu pasażerskiego. Zobaczcie tutaj tą konfigurację tej struny. Widzicie, że tak jak było na załączonym obrazku, tu macie konstrukcję półsztywną, ona może zastąpić taką konstrukcję jak strunowego mostu. Widzicie tu Państwo, ma takie same możliwości, bo powiedziałem Państwu wcześniej, że możemy nawet przewieźć do 35 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast konstrukcja elastyczna jest do tych pojazdów lekkich i wszędzie widzicie zamknięta konstrukcja struny i nakładka stalowa. Po tych naszych strunach oczywiście poruszają się nasze pojazdy, te struny są kompatybilne, one mogą przechodzić z jednej na drugie. Oczywiście poza na tych lekkich i półsztywnych nie pojadą kontenerowce, no ale te lekkie pojazdy wszystkie mogą sobie spokojnie przejeżdżać jeden do drugiego. W naszym systemie i takim systemie międzynarodowym jest taki system APM, to jest Automat Popping Mover, Standard Committee. To chodzi o to, że między pojazdami musi być, drodzy Państwo, zachowana albo odległość, albo czas. I tak dla naszych pojazdów typu tych, o Boże, przepraszam, iPadów, mamy taką wyznaczoną formę, że między 50 metrów albo, drodzy Państwo, 2 sekundy między tymi pojazdami. Chodzi to o to, że jeżeli będziemy mieli natężenie ruchu, które oczywiście jest sterowane wszystko przez nasze systemy, ale możemy też, to wszystko też będą kontrolowali ludzie, że w czasie jak będzie takie natężenie ruchu, powiedzmy w godzinach rannych, możemy tych pojazdów wysyłać więcej, natomiast gdy będą godziny tam południowe czy przedpołudniowe, gdzie ta młodzież i do pracy się nie idzie, no to możemy ten ruch po prostu tam zmniejszyć, a znowu intensywność zrobić w godzinach popołudniowych i wczesno rannych, kiedy ludzie do pracy i do szkół docierają. Układ napędowy, kilka słów, silnik, który jest jednocześnie elementem hamującym. Mamy to, proszę Państwa, tak opracowane, że w ubiegłym roku w marcu dostaliśmy na to certyfikat, na ten system hamowania i certyfikat typu ISO, więc jesteśmy tutaj w tych najwyższych standardach. Dalej, drodzy Państwo, następna sprawa, akumulator. Tu powiem dwa słowa o tym, może to słyszeliście, może nie, że w samochodach elektrycznych akumulatory są napędem. U nas też akumulatory są napędem, natomiast cykl żywotności w samochodach osobowych, takich naprawdę już najwyższej klasy, to jest około 1000 cykli rozładowań, naładowań. W ubiegłym roku pan Junicki z naszym zespołem, naszych inżynierów, osiągnął cykl 5000, więc żywotność wzrosła 5000 razy w stosunku do tego, tak? I przekazał tą informację, że nie sprzedaj tej technologii do samochodów, do producentów samochodów, ponieważ będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w naszym transporcie, więc jesteśmy dodatkowo tu chronieni. Dalej, system inteligentny sterowania. No to proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data i blockchainem. Ja z tego wszystkiego, powiem szczerze, wiem, co to jest big data, blockchain i troszeczkę te sprawy neuronowe.
Ufam, że to wszystko jest w najnowszej technologii i wiem, że to działa, bo miałem okazję tymi pojazdami jeździć. Więc te inteligentne systemy sterowania są do zewnętrznego, do wewnętrznego i do bezpieczeństwa i komunikacji między pojazdami. Mamy jeszcze jeden taki, proszę Państwa, system w naszym transporcie. To jest tak zwany technogenny charakter w działania naszych środków transportu, które powoduje przede wszystkim te ograniczenia dla i zagrożenie dla środowiska naturalnego, więc przez to, że my mamy na drugim poziomie, to nie mamy zakłócenia tych ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, naturalnego siedliska ptaków i zwierząt zarówno hodowlanych, jak i dzikich. Nie potrzebujemy wielu hektarów ziemi na produkcję tych naszych dróg, ponieważ my mamy to wszystko na podporach, i ta ziemia nie jest wycofana wtedy z tak zwanego użytku gospodarczego. Poza tym do tego dochodzi jeszcze hałas i wibracje i emisje elektromagnetyczne, które zanieczyszczają hydrosferę i zwiększają zachorowalność ludności. My w tych, proszę Państwa, statystykach jesteśmy liderami. UST został określony jako najbezpieczniejszy system transportu, a mamy na to dokument w postaci ISO 23094, który mówi o ogólnych zasadach niezawodności konstrukcji naszej ITD. A w skład tego bezpiecznego naszego transportu wychodzi przede wszystkim wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy. Proszę Państwa, umieszczenie naszych technologii transportu UST nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pieszymi zwierzętami, zarówno domowymi, jak i dzikimi. Znowu kolejne 10 razy i system zapobiegania wykolejenia zwiększa bezpieczeństwo o kolejne 10 razy. I według Akademii Rosyjskiej Nauk system UST okazał się w porównaniu ze znanymi systemami najbardziej obiecującymi i bezpiecznymi w stosunku do transportu magnetycznej kolei, kolei jednoszynowej, transportu drogowego, jak również, proszę Państwa, ja uważam, że tutaj jeszcze trzeba dodać transport morski i lotniczy, bo do nich też jesteśmy konkurencją. Kilka danych statystycznych. Proszę Państwa, koszty eksploatacji przy wybudowanej infrastrukturze, jak również koszt budowy jednego kilometra dróg bieżących w zależności od zastosowanej technologii waha się od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Metro skrajnie nawet do 140 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast stopa zwrotu, czyli to, co interesuje inwestorów, może się zwrócić na poziomie 7-8 lat. Zanieczyszczenie środowiska. Tutaj też jesteśmy liderami. My używamy, widzicie Państwo, małe zasoby ziemi. Nasze materiały też są ekologiczne, robione są w takiej technologii też próżniowej. Do tego nie wykorzystujemy dużych zasobów ziemi i nasza kolej jest i nasz transport jest zasilany energią z odnawialnych źródeł energii, czyli wody, prądu, słońca, jak również ze spalania śmieci. Dalej, wskaźnik wypadkowości. Tu możemy się tylko równać z metrem. Kiedyś pan Junicki powiedział na jednym spotkaniu, że metro ma podziemie, my mamy nadziemię, więc widzicie Państwo, w stosunku nawet do konkurencji, o której mówiłem przed chwilą, jesteśmy tutaj liderami. Kilka słów o naszych poligonach, czyli miejscach, gdzie są testowane nasze technologie. Tu mamy zdjęcie z Marina Chorki. To jest miejscowość w Białorusi, 70 km na południowy wschód od stolicy Mińska. Byłem tam trzykrotnie. Jest tu wybudowane w tej chwili 7 tras, na zdjęciu macie 5. Mamy takie zdjęcia oficjalne, czekamy na nowe. Ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną na terenie wschodniej, wiecie Państwo, o co chodzi. Będzie czas, będziemy jeździć tam z powrotem. Natomiast jest to teren po byłym poligonie takim pojazdów opancerzonych. Dostaliśmy go na własność od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Tam jest testowana nasza technologia, drodzy Państwo, na tą część europejską. Kilka zdjęć z realu. To jest ten pojazd Univid, o którym Państwu mówiłem. Zobaczcie, jaka ta struna jest tutaj cienka.
Tu macie pokazane, jak jest testowany właśnie ten taśmociąg i pojazd Nitrak do przewozu tych materiałów płynnych, łatwo psujących, niebezpiecznych, a tu macie filozofię firmy, że transport jest na drugim poziomie, natomiast na dole ma właśnie rosnąć roślinność, zboża, drzewa, to wszystko mają wykorzystywać ludzie. Natomiast tutaj macie pokazany sposób wykorzystania naszej eskapady, na której tutaj na górnym poziomie był testowany ten nasz uflażu 4362, ten pojazd najszybszy, natomiast na dolnym poziomie pojazd pasażerski, który ja też jechałem po tej eskapadzie, muszę Państwu powiedzieć, tym pojazdem również. I pokazany możliwość wykorzystania stacji dokujących, tak zwanych przystanków, poziom pierwszy albo zero jest wykorzystywany do komercji, tutaj można robić jakieś zakłady usługowe, sklepy, natomiast na poziomie pierwszym i drugim mamy już tutaj stacje wyładunkowe i załadunkowe dla pasażerów. Marina Horce, w tym miejscu jest Muzeum Techniki i pokazana droga, jaką przed panią Nicki od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. I Centrum Innowacyjne w Szardży to jest, proszę Państwa, miejsce, w którym na tę chwilę mamy bardzo duże zaangażowanie, bo jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miejsce, które zostało stworzone we współpracy z uniwersytetami amerykańskimi. Tutaj w tym ośrodku, w tym centrum innowacyjnym, proszę Państwa, będą tworzone, testowane najnowsze technologie z dziedziny budownictwa, transportu, żywności, elektroniki, IT i tym podobnych rzeczy. I tutaj z tym właśnie naszym transportem, dzięki władcy Emirata Szardży, żeśmy się tutaj znaleźli, bo on jest bardzo wykształconym człowiekiem i dostaliśmy tą możliwość i szansę tam zaprezentowania się. Między innymi widzicie tutaj transport do przewozów tych kontenerów, jak również transport lekki i mamy tutaj też pokazany nasz Eco House, tak zwany Eco Dom, który jest tym pokłosiem, drodzy Państwo, tych miast linearnych. To jest taka tylko odrobinka, gdzie jest pokazane, jak to wszystko może wyglądać. No i tyle o tym naszym transporcie strunowym. Tak dzisiaj szybko, bo mówiłem Państwu, mamy mało czasu, bo tylko godzinkę. Trzeba po prostu się teraz sprężać. Więc reasumując. I ten transport USA. Innowacyjny, proszę Państwa, nie można go porównywać do żadnego innego, bo jeżeli ktoś Wam mówi, że to jest kolejka jak kolejka linowa, to nie ma absolutnie o tym najmniejszego pojęcia, ponieważ wszystkie te koleje linowe, czy tam te gondolowe, one mają zasilanie zewnętrzne. U nas każdy pojazd ma własne zasilanie. Nadziemny, od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem grunta, wysoka prędkość, pojazdy osobowe, pasażerskie, od 150 nawet do 600 km na godzinę, a pojazdy towarowe mogą jechać nawet z prędkością 120. Bezpieczny, na drugim poziomie, proszę Państwa, czyli unikamy tych kolizji z tym naszym zagrożeniem na drogach takich jak my jeździmy w tej chwili samochodami, czy się poruszamy na gruncie. Ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, bo możemy go w tej chwili implementować zarówno do wybudowanych metropolii miast, jak i go projektować do nowo powstających. I przyjazny środowisku, zużywamy mało zasobów ziemi, korzystamy z energii odnawialnych do jego uruchomienia, drodzy Państwo, i mamy również to, że on jak się wkomponuje w krajobraz, to naprawdę jest jego podkreśleniem, a nie, że on tam przeszkadza. Drodzy Państwo, my jesteśmy w przededniu takiej historycznej chwili. Nasz projekt, który widzicie, Skyward Community, nasza firma, ona zajmuje się tym, że my propagujemy ten projekt, jak również pozyskujemy środki na wdrożenie technologii transportu strunowego. Ten nasz cały system, proszę Państwa, jest w tej chwili, ktoś mi tu slajd przeskoczył. Co tu się wyrobiło? Dobra.
Coś tu się zginęło, jeden slajd, ale to nie szkodzi. Proszę Państwa, my jesteśmy w etapie 1.14.3, ale mamy taką sytuację, że my przechodzimy do 15 etapu 10 maja. Ten nasz projekt jest robiony już od 40 lat, natomiast w tym projekcie, w tym 15 etapie, tak jak my jesteśmy tutaj zorganizowani, on jest tak skonstruowany, że zaczął się w roku 2016, rok 2023, to jest implementacja naszego projektu i ta implementacja polega na tym, że my wychodzimy na rynki zewnętrzne. Tak się dzieje, bo część już naszych projektów mamy, firma nasza ma wpisane projekty na realizację zamówień komercyjnych. I drodzy Państwo, etap 15 jest etapem finalnym, ponieważ jak skończymy etap 15, no to wyjdziemy już na rynki zewnętrzne. Z czym to się wiąże? Musimy mieć zrobioną jedną trasę komercyjną, wszystko certyfikowane, opatentowane, drodzy Państwo, i wtedy wyjdziemy na giełdy. Mamy w tej chwili pokazaną nową mapę drogową, o której będę mówił, bo to jest dosyć istotna informacja, drodzy Państwo, ale każdy etap wiązał się z tym, że my mamy tak zwane dyskonto, drodzy Państwo. I to dyskonto to jest ilość położonych naszych pieniędzy na dolara tak zwanego. To dyskonto, widzicie Państwo, tutaj na przykład jest 27, tu jest 31, tu jest 41. Na czym to polega? To jest właśnie ta ilość centów, które my kładziemy na dolara. My mamy w memorandum zapisane w firmie, że po zakończeniu tego 15 etapu, wejście na te rynki zewnętrzne, wartość naszych udziałów będzie się równała 1 dolar. Więc drodzy Państwo, to jest bardzo łatwo przeliczyć. Zobaczcie. Zainwestowaliśmy tutaj 1000 dolarów. Możemy w przyszłości otrzymać 27 tysięcy dolarów z takiej inwestycji, tak? Dalej, w tym projekcie Innova, pakiecie Innotrans mamy możliwość zakupienia tych swoich udziałów i tu wzrasta to dyskonto z każdym jednym zakupem. Tu finalnie jest ich około 100 tysięcy. Natomiast każde przejście na kolejny etap i podetap powoduje to, że to zmniejsza się ilość udziałów, czyli to się zmniejsza i zmniejsza się dyskonto, żebyście Państwo wiedzieli. Czyli nie będzie już tyle i nie będzie tyle, tylko będzie mniej za te same pieniądze. Kolejne takie ważne dwa komunikaty tutaj dla rodziców, dla dziadków albo dla przyszłości naszych pociech. Dwa pakiety, student i maluszek, one są przede wszystkim brane jako w przyszłość dla naszych dzieci, bo pakiet maluszek, on się charakteryzuje tym, że rejestrujemy takiego dzieciaka na swoje konto i on po uzyskaniu pełnoletności uzyskuje pełne prawo, oczywiście po przejściu tej całej procedury dokumentów, które trzeba po prostu później odnowić, złożyć i pakiet przechodzi na niego. Z tym, że tutaj w maluszku trzeba dołączyć jeszcze metrykę urodzenia. Dalej, w tej chwili najwyższa możliwość uzyskania udziału w naszej firmie to jest pakiet za 150 tysięcy dolarów. To jest no, już dla takich dużych inwestorów, drodzy Państwo, ale też tych udziałów jest 7,5 miliona. I tu najwyższy dyskont jest 50. I ono kosztuje 150 tysięcy. Widzicie, to jest gotówka przelew, no bo wiadomo, że takie pieniądze trzeba przelać. I takich pakietów tych dużych mamy od 25 tysięcy aż do 150 tysięcy. I w zależności od tego, jaka jest ta inwestycja, rośnie ta ilość tych udziałów albo maleje. Mamy również na raty pakiety, drodzy Państwo, takie pakiety też dla dużych inwestorów, od 5 tysięcy dolarów nawet do 50, to jest troszeczkę niższe dyskonto, 5 równych rat przez 5 miesięcy, tu nie ma żadnych odsetek, jeżeli taki pakiet sobie zarejestrujecie, płacicie sobie spokojnie, na koniec uzyskujecie swoją ilość udziałów, za którą zapłaciliście. I najpopularniejsze pakiety od 250 dolarów, tak pakiet start, do 2000 pakiet biznes. Dwa zdania o tych pakietach. Drodzy Państwo, w naszej firmie, to jest moja filozofia, którą przekazuję też inwestorom swoim i przyszłym partnerom, że my mamy możliwość takiego w przyszłości trzykrotnego
uzyskania dochodu z tych naszych pakietów, ponieważ tak, z każdym rokiem działalności będzie wzrastała nasza wartość, tak? Mamy możliwość, drodzy Państwo, jak zainwestujemy w te nasze pakiety, również otrzymać dywidendę. I trzecia możliwość jest taka, że my budujemy sobie tutaj taki portfel swój na przyszłość. No wiecie, jakie tam te emerytury nie będą się tam jakoś za kolorowo kształtowały i tutaj inwestując tam odpowiednie środki, na które macie, ja mówię, że zawsze trzeba inwestować to, co się jest, nie żadne kredyty, nie jakieś tam pożyczanie, to na ile kogo stać. Inwestowanie jest zawsze związane z jakąś tam dozą ryzyko, ale kto nie ryzykuje, to wiecie Państwo, to dalej. Trzy kropki zostawiam, żebyście sobie dopowiedzieli. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że jak możesz, to kup sobie duży i mały, bez względu jakby to traktować, powiedzmy taki za $250, to mamy tych udziałów 4750, plus tam taki bonus za podwójną wpłatę, możemy mieć tych udziałów 5000. Czyli załóżmy, że to w przyszłości będzie $5000 i taki pakiet biznes, który kosztuje 2000 i tu mamy tych udziałów nawet około 60 tysięcy. I proszę Państwa, załóżmy, że już weszliśmy na te rynki zewnętrzne, możemy tymi naszymi pakietami czy tam udziałami handlować i sprzedaliście sobie ten pakiet. Proszę zobaczyć, 5000 dolarów otrzymaliście zwrotu, zainwestowaliście $2500, te dwa pakiety, tak, ten i ten. Ten sprzedajecie, płacicie oczywiście podatek, na czysto wam zostaje tam powiedzmy $2500, natomiast ten pakiet z tymi 54 tysiącami zostawiacie sobie na przyszłość, czyli na jego wartość, jak wzrośnie, na wypłatę dywidendy, albo możecie to przekazać swoim potomnym. Wszystko od was zależy. I pakiety dla naszych partnerów. Drodzy Państwo, do naszej firmy zapisujemy się za darmo. Nie ma takiej potrzeby, żebyście od razu inwestowali. Ale są inwestorzy, którzy robią, albo partnerzy, którzy kupują, ale też polecają nasz biznes, bo my działamy na zasadzie, proszę Państwa, takiego crowdfundingu, czyli naszymi wpłatami inwestorów inwestujemy w technologię, a ta technologia rozwija transport cenowy. I jeżeli macie taką możliwość sami, albo chcecie pomóc firmie, albo dodatkowo sobie dorobić, albo zwiększyć portfel swoich ilości swoich akcji, udziałów, to możecie to zrobić na takiej zasadzie, że jeżeli wy pozyskacie partnera do firmy i z waszego linku się zarejestruje, to otrzymacie 15% z jego wpłaty i to wtedy wchodzi na tak zwane konto bonusowe. Ono ma nawet troszeczkę więcej za tę kwotę, na przykład 250 udziałów, ma troszeczkę większe dyskonto, bo to jest spodzięce za pracę, którą wykonaliście. I wtedy możecie z tego konta albo te pieniądze sobie wypłacić do własnej dyspozycji, albo uzbierać sobie do pewnego momentu i dokonać zakupu kolejnego pakietu, zwiększając swoje udziały. W marketingu to jest tak, albo masz czas i pieniądze, albo masz czas, albo masz jedno i drugie. Więc ja gorąco polecam, bo każda cegiełka tutaj, każdy dolar włożony tylko się przyczynia do sukcesu naszej firmy, a również i Państwa. I konto tak zwane akcyjne. W momencie, gdybyście Państwo mieli jakiś pakiet ratalny i no nie daj Boże, no nastąpi jakieś tam przyczyny takie losowe, nie będziecie mieli możliwości płacenia, to nie martwcie się, to nie ginie. Po półtora miesiąca, jeżeli nie będzie tam dokonana kolejna rata wpłaty, te pieniądze przechodzą na tak zwane konto akcyjne. I z niego później możecie sobie dokonać inwestycji jednorazowej od 50 nawet do 150 tysięcy dolarów. A jest to ważne, ponieważ jak wam mówiłem, my mamy 20% w przyszłości będziemy mieć 20% w każdej inwestycji, którą firma zrobi i będziemy mogli inwestować wtedy w takie projekty komercyjne. Ale tylko będą mogli inwestować ci, którzy zaufali firmie w tej pierwszej fazie rozwoju, i zainwestowali i pomogli firmie w tym etapie 1.15. Wtedy będą bardzo szybkie, proszę Państwa, stopy zwrotu, będziemy mogli to inwestować, bo to będą przeznaczone przede wszystkim projekty dla dużych inwestorów, czyli dla funduszy inwestycyjnych, banków, jakichś tam koncernów i tym podobne. A z tego, co słyszymy, co widzimy, to się dzieje bardzo mocno i bardzo dużo.
Przygotujcie sobie jakieś pytania, drodzy Państwo, jak macie. I lecimy teraz z wiadomościami. Otóż, dla takich najbardziej aktywnych partnerów, którym firma zawdzięcza to, że są z nami w tych wszystkich 14 etapach, firma stworzyła tak zwany klub członkostwa premium SWC. Do tego klubu, drodzy Państwo, mogą przystąpić inwestorzy, którzy zainwestowali jako inwestorzy 50 tysięcy dolarów w 14 etapie albo do 15 tyle poczynią, albo 20 tysięcy dolarów inwestycji własnej jako partner i w ich całych strukturach do piątej linii ta kwota będzie na poziomie 200 tysięcy dolarów. Co daje ten klub? Przede wszystkim takie ekskluzywne dyskonto dostępne dla członków klubu premium. Priorytetowy dostęp do propozycji inwestycyjnych oferowanych w ramach nowych projektów i produktów UST i SWC. Priorytetowy dostęp do informacji o rozwoju transportu strunowego i innych projektów UST i SWC. Zamknięte wizyty w strategicznie ważnych miejscach projektu. Możliwość zapewnienia wstępu do klubu premium 3 razy w roku dowolnemu członkowi. Udział w zamkniętych spotkaniach z pierwszymi osobami firmy w ramach pytania-odpowiedź. Żeby to uzyskać, mówiłem Państwu, 50 tysięcy własnej inwestycji jako inwestor lub 20 tysięcy inwestycji własnej jako partner i 200 tysięcy jako budowy w całej strukturze. Proszę Państwa, do tego klubu możecie przystąpić nawet 3 razy w roku, udostępnić to też swojemu partnerowi. Jest to taka prestiżowa forma docenienia naszych inwestorów. Jest to w tej chwili, jeżeli macie takie już osiągnięcia na poziomie 50 tysięcy dolarów własnej inwestycji lub 20 jako budowniczy struktur, na 365 dni. Później należy taką inwestycję utrzymać poprzez własne zakupy. W pierwszym przypadku na poziomie 20 tysięcy, w drugim na poziomie 10 tysięcy i partnerów na poziomie 100 tysięcy. Proszę Państwa, tak jak mówiłem Wam wcześniej, przechodzimy na 15 etap naszego projektu 10 maja. Już to się miało skończyć 3 tygodnie temu. Niemniej zostało to przedłużone z jednego względu, który wyjaśnię Państwu na końcu dopiero wiadomości. Ale to się oczywiście z dużym oddziękiem i radością wśród partnerów ta informacja obiła szerokim echem. Ten etap przedłużony jest również też dlatego, żeby mogli nasi partnerzy czy inwestorzy dokonać takich inwestycji, aby również weszli do tego klubu premium. To wszystko, proszę Państwa, 14 etap definitywnie zakończy się 10 maja o godzinie 18 czasu moskiewskiego, czyli u nas o godzinie 19. I do tego 10 maja ktokolwiek będzie miał możliwość jeszcze zakupienia sobie partnerów, może otrzymać kupony razy 2,5. Dodatkowo będzie jeszcze, jest taki bonus za polecenie plus 20% za inwestycje naszych użytkowników i taki bonus, że jak wprowadzimy dwóch partnerów w pierwszej linii, to będzie mieć możliwość odwiedzenia centrum USK zarówno na Białorusi, jak i w Szardży. Dalej. No, proszę Państwa, tu jest dopiero petarda. Otóż, jak mówiłem na początku, gdzie składałem serdeczne życzenia panu Jeńskiemu, każdego roku na jego urodziny jest jakaś niespodzianka od firmy. I tu się stała również. I to, proszę Państwa, dla partnerów, którzy dokonali co najmniej 1000 dolarów inwestycji osobistych lub nabyli 100 tysięcy udziałów w czasie całego okresu naszego projektu, będą mogli wziąć udział do 21 do godziny 18, czyli jutro do godziny 19 naszego czasu,
aby móc zarejestrować sobie dwa typy możliwości zainwestowania typu Unilite i Unipro. Już tłumaczę, o co dochodzi. Unilite, proszę Państwa, to jest dyskonto na poziomie 74. Widzicie tutaj. I ono dotyczy inwestycji na poziomie 500, 1000 i 3000 dolarów. Natomiast jeżeli zrobicie później drugą taką inwestycję, będziecie już mieli dyskonto 85, zwróć 77, bo to jest na te tańsze, bo to niebieskie. I trzecia możliwość zainwestowania na 80. Można to zrobić tylko po spłacie pierwszego zobowiązania. Weźmiemy drugie i trzecie. Jeżeli w przeciągu 6 miesięcy pomiędzy jednym a drugim nie dokonacie inwestycji, 6 miesięcy, to ta możliwość przepada. Podobnie jest w pakietach tych Unipro, gdzie tutaj już dyskonto zaczyna się na poziomie 74, drugie 85 i trzecie 100. I tutaj są inwestycje na poziomie, proszę Państwa, 5000 dolarów i 10000 dolarów. Także to jest wyjątkowa okazja, żebyście sobie podnieśli swoją ilość udziałów z tak fantastycznym dyskontem. Te zakupy w tej promocji Uni 74 nie wchodzi do tej promocji z pakietami i wejścia na ten system członkostwa w Premium Klubie. Och, i tutaj proszę Państwa następna sprawa. SWINC i Global Transform Investment INC podpisały umowę współpracy i inwestycji. Proszę Państwa, tu zachęcam gorąco, abyście weszli do swoich biur osobistych i przeczytali cały ten artykuł, ponieważ tu jest pokazana cała nasza mapa drogowa naszej firmy, jak to się miało zacząć w roku 2016 do dnia dzisiejszego. Ponieważ nastąpiła korekta. My w tej chwili mamy rozpisaną nową mapę drogową, drodzy Państwo. Ja wiem, że to wzbudza w Was dużo emocji i pytań, ale sytuacja gospodarczo-polityczna na świecie się zmieniła w przeciągu tych 6 lat, więc też firma musiała pewne korekty włożyć. I teraz, drodzy Państwo, na ten nasz 15 etap końcowy, aby wejść na te światowe rynki i stworzyć kompleksy infrastrukturalne w oparciu o technologię transportu strunowego, firma przeniesie 1 miliard udziałów z dyskontem 1 do 40. To jest właśnie po to, żebyśmy mogli tą na tym etapie firmę jeszcze wspomóc własnymi udziałami. Oczywiście firma jeszcze będzie na tym sama zarabiała własne środki. I teraz ja Wam przeczytam kilka punktów i proszę, żebyście się w to wsłuchali, ale żebyście sami też dotarli do tych materiałów, bo to jest niezwykle istotne, żeby tutaj nie stworzyć jakichś teorii spiskowych i niepotrzebnych złych języków, bo już o tym mieliśmy informacje od naszych partnerów. Rok 2023, ja to Państwu przeczytam, bo to jest bardzo ważne. Mamy jeszcze 7 minut. Wzrost liczby kontraktów na studia przedprojektowe i projektowe miejskich, podmiejskich kompleksów infrastruktury transportowo-strunowego, pasażerskiego i OSC. Łączna długość tras strunowych do 100 km. 2023. Wyjście spółki inżynierskiej Unickiej Street Technology na samowystarczalność kosztem środków otrzymane na pracę projektami tworzenia komercyjnych projektów OSC. Czyli już tutaj te wpłaty naszych inwestorów będą powodowały, że będziemy samowystarczalni. Rozpoczęcie eksploatacji pierwszego publicznego kompleksu towarowego pasażerskiego UST na terytorium Republiki Białorusi. 2023. Uruchomienie kompleksu demonstracyjno-testowego z 25-miejscowym unibusem i półelastyczną ścieżką nawierzchniowo-torową o długości 2,5 km w centrum demonstracyjnym USK w Szardży. 2024. Wyjście dominującej spółki inżynierskiej Unickiej Street Technology na ścieżkę czerpania zysku. Liczba nowych umów zawartych w jednym roku i kolejnych okresach co najmniej 5, całkowita długość tras co najmniej 200 km. 2024. Uruchomienie kompleksu demonstracyjno-testowego ze sztywną ścieżką nawierzchniową o długości 2,5 km
w centrum testowym w Sharjah. Uruchomienie dwóch kompleksów demonstracyjno-testowych UST z półelastyczną i sztywną konstrukcją, ścieżkami nawierzchniowymi torowymi w Ekotechnoparku Białoruś. 25. Rozpoczęcie wypłaty dywidend pieniędzy inwestorom technologii strunowych. W takim przypadku dywidendy pieniądze wypłaci dystrybutor kompleksów transportowo-infrastrukturalnych UST i licencji na technologie strunowe, a nie spółka inżynieryjska UST Incorporation. W ramach projektów komercyjnych będzie trzeba pełnić funkcję projektowania, nadzoru budowlanego i architektonicznego oraz prowadzenie prac badawczych i technologicznych. 2026. Rozpoczęcie eksploatacji pierwszych komercyjnych tras UST zbudowanych według projektów spółki inżynierskiej Unicki Strój Technologii poza granicami Białorusi. 2026. Uruchomienie platformy technologicznej do badań pilotażowych certyfikacji dużych prędkości UFLASH, w którym szynowe pojazdy elektryczne Unibike będą mogły osiągać prędkość do 500 km, w przyszłości 600. Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla kompleksu szybkiego transportu i infrastruktury UniFlash. 2026. Podpisanie pierwszej umowy na projektowanie i budowę komercyjnego kompleksu transportu dużych prędkości infrastruktury UniFlash. 2027. Uruchomienie pierwszej linii seryjnej produkcji Unimobili, iPod i innych systemów kompleksu transportowo-infrastrukturalnych UST. Unicki Strój Technologiczny INC. 2027. Otwarcie regionalnych przedstawicielstw Unimobili i UPAD i części zamiennych w innych krajach, w których eksploatowane będą kompleksy transportowo-strunowe UST opracowane przez Unicki Strój Technologiczny. I 2030. Uruchomienie pierwszej komercyjnej linii szybkiego transportu UFLASH opracowanej przez Unicki Strange Corporation INC i udział inwestorów w technologii szybkich kompleksów UST. I to, proszę Państwa, ta mapa drogowa, która jest pokazana, która jest zaktualizowana, proszę się z nią dokładnie zapoznać, żebyście Państwo mieli wiedzę i nie tworzyli tutaj niepotrzebnie jakiś sobie, no jak to mówią kolokwialnie, wkręcali filmów. To wszystko jest pokazane. A wyjaśnię Wam to, jeżeli macie taką potrzebę, na tych naszych czatach społecznościowych, ponieważ ja już nie mam na to czasu dzisiaj. I ostatnia sprawa. I to jest ten element, dlaczego między innymi został przesunięty ten 14 etap o te 3 tygodnie. Czekaliśmy na ten pojazd, to jest Unimobil UST. On został w końcu dostarczony do Sharjah. Jest to pojazd 25-miejscowy w gamie pojazdów UST. On ma widok na 360 stopni, ma zwiększony komfort, wysoką izolacyjność, akustyczność i niespotykane dotąd bezpieczeństwo. To są niektóre jego zalety, ale przede wszystkim on jest przeznaczony do prac w takich miejscach, w warunkach tropikalnych. I on może być przede wszystkim używany na terenach Bliskiego Wschodu, ponieważ jest to pojazd, który jest maksymalnie przystosowany do wysokich temperatur i wilgotności. Dalej. Już na etapu rozwoju Unibusa stawiamy sobie za zadanie stworzyć produkt zapewniający najwygodniejszy transport w tropikalnych warunkach. Nowy Unimobil zawiera najlepsze rozwiązanie, które zostały wdrożone w poprzednich modelach transportu UST. W porównaniu do swoich poprzedników U4-212-01 zupełnie na nowym poziomie, powiedział główny inżynier projektowy Denis Baryszew. I drodzy Państwo, i właśnie między innymi ten pojazd będzie takim naszym wprowadzeniem w ten 15 etap, bo on będzie testował ten nasz tor, który ma te 2,5 km, drodzy Państwo, ten tor testowy numer 4 w Sharjah. Po tych testach wejdą później testy tych naszych kontenerowców 20 i 40 stopniowych tych kontenerów morskich. Tyle na dzisiaj. Macie pytania? Proszę szybciutko, bo została minuta. Jeżeli nie, to zapraszam na moje czaty. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego i zapraszam serdecznie do
na spotkanie na początku maja. Będzie mieć dwa spotkania. Za chwilę nas rozłączą, czyli życzę zdrowia, pomyślności. Dziękuję Państwu za obecność. Pani Ewo, proszę pytania na czat do Skype'a. Odpowiem. Dziękuję serdecznie.